Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabellus, to jest kolejny odcinek Sengoku Dynasty. Proszę Państwa, jest zima. Jest zima, ale przespałem się, więc za chwilę powinno być tutaj jaśniej. Niemniej, ze względu na obecność śniegu, no wydaje mi się, że całkiem nieźle tutaj wszystko widać, mimo nocki. I proszę Państwa, chciałbym wybudować coś tutaj ciekawego w naszej wiosce. Konstrukcje wioskowe. Ja bym chciał zobaczyć, co tutaj byłoby ciekawego. Mamy szopę. Prosty budynek magazynowy umożliwiający budowę umeblowania osobistego oraz dającego dostęp do magazynów dynastii, co zapewnia łatwy dostęp do posiadanych zasobów. Aha, okej, dobra, ale bardziej myślałem... O, właśnie, wioskowe konstrukcje handlowe, kramy, chaty, żebracze i inne konstrukcje powiązane z handlem i wędrownymi kupcami. Myślę, że to byłoby dosyć ciekawe. Zobaczmy. Co my tu mamy? Szałasy żebraków. Przenośne schronienie dla włóczęgów. W każdej porze roku istnieje szansa, że zamieszka tu wędrowny żebrak. Powiem szczerze, co mi to daje? Powiedzcie, co mi to daje? Czy to by oznaczało, załóżmy, że przychodzi taki żebrak, zamieszka sobie w tym czymś, w tym szałasie, a my możemy go, powiedzmy, zwerbować do wiochy już jako takiego mieszkańca? Ciekawa sprawa. Szałas żebraka. Tutaj mamy taki. Umieszczenie go w wiosce zapewnia w każdej porze roku szansę na przyciągnięcie miejscowych włóczęgów i żebraków. Pamiętaj, żeby z nimi handlować, jeśli postanowią przybyć i tymczasowo zamieszkać w szałasie. Okej. A tutaj jest tego typu. No dobra. W porządku. Który byłby lepszy? Bo tutaj potrzebujemy bambusa. Dowolną deskę plus słomę, natomiast tutaj dowolna deska plus patyk. I teraz pytanie brzmi... Aha, tutaj jeszcze taki wózek. Czyli to nie miałoby chyba znaczenia, to chodzi po prostu tylko i wyłącznie o jakieś tutaj designy, coś tak mi się wydaje, ale mogę się mylić, to napiszcie proszę w komentarzach. Jak to by wyglądało. Tylko, że umieszczanie akurat tego gdzieś tutaj w wiosce to chyba nie jest zbyt dobry pomysł. W związku z powyższym proponuję, żeby umieścić to może gdzieś tu. Gdzieś właśnie na obrzeżach naszej wiochy. Można powiedzmy tutaj. O, to bardziej wygląda jak buda dla psa, ale niech i tak będzie. Szałas żebraka. No okej. Dobra, i coś takiego byśmy mieli. Ale czy... Ale czy nie postawić jeszcze takiego? Możemy. W sumie, wiecie co? Postawmy. Postawmy gdzieś tutaj może. O. A niech żebraki mają gdzie... Żebracy, sorry. Niech mają gdzie mieszkać. Bambusy, dobra, bambusy mam, deski mam, tylko słomę trzeba będzie zaraz ogarnąć, ale to nie stanowi problemu, bo miskant jest tutaj, więc można ten miskant zebrać i od razu tu na miejscu instant przerobić w sumie. Dobra, i słoma. No, mógłbym to dać do suszenia, ale nie chce mi się po prostu ganiać na tej zasadzie. Ale tu koło kopalni chyba dobre miejsce do tego, żeby żebracy mieli swoje miejsce. I elegancko. No dobra. Takie tu oto rzeczy są. No dobrze, no trzeba będzie przychodzić, trzeba będzie patrzeć, co tutaj będzie się z tym działo. No i gitara. A co jeszcze moglibyśmy ciekawego znaleźć tutaj w tych konstrukcjach wioskowych? Tutaj konstrukcje religijne byśmy mieli. Tu dzwonnica, ale to akurat mielesz. Stanowisko produkcyjne służy do wypalania drewna opałowego na węgiel drzewny.
A, czekaj, ma miejsca dla kowali. Okej, okay, ale wiecie co? Bo mnie się teraz tak przypomniało, że my to chyba mieliśmy coś w kuźni zrobić. Żeby stal można było tam przerabiać, nie? Więc proponuję, żeby tutaj zerknąć, jak to wygląda. Gdzie by to było? Meble. Magazynowe. Umeblowanie budynków produkcyjnych. A właśnie. I teraz my potrzebujemy kuźnię. O, i mielecz też tutaj byłby. 12 sztuk gliny i 12 kamieni. I teraz tak, jak cię tu, synu, postawić, żeby było w miarę. Obróć. Chciał go gdzieś tutaj dać, bo to stosunkowo wielkie to jest, no. No dobra, niech sobie będzie. Czyli tak, kamienie mam, to mogę to wbić. Nie ma problemu. Natomiast dobra. Tutaj jest dostęp do magazynu ogólnego. O, i glinę też bym miał. Elegancko. Bardzo mnie to cieszy. Czy jest gdzieś jakiś kamień, który nie jest w pełnym staku? Tutaj jest. Dobra. To wbijamy teraz glinę. No, jestem bardzo ciekawy, jak to tutaj ma niby wyglądać. No, troszeczkę odetchnijmy. Trzeba się najeść, bo ta staminka już troszeczkę się wolno odnawia. I elegancko. No i dobra. Aha, i tutaj dodaje się drewno opałowe. Okej, okay, zabierz węgiel drzewny. Jasne. No dobrze. Aha, czyli to jest do wypalania... Dobra, to jest do wypalania węgla. A co było do przetapiania stali? O, tatara, piec do wytopu. Okej, okay, stanowisko produkcyjne. Tatara jest piecem, w którym wytapia się stal z użyciem rudy żelaza i węgla drzewnego. Czyli tak na dobrą sprawę to ten mielarz również jest potrzebny. Z tym, że my nie jesteśmy w stanie go w tym momencie postawić. Bo jest kółeczka, także... Niestety, ale nie dam rady. No dobra. Ale za to możemy węgiel drzewny robić, tak? Drewno opałowe na węgiel drzewny. No to dobrze, dobrze. Niech i tak będzie. Dobra. Ze względu na fakt, że mamy jeszcze zimę... Aha, miałem zjeść. I niewiele co tutaj można zrobić. To znaczy, można, bo można dla przykładu postawić jeszcze jeden dom, tak? Ja się wystraszyłem, że tu żarcia nie ma, to kurczę pochowane. To co ja bym mógł tutaj? Mamy tak, 24 ryby. W porządku, mamy jaja. Czas tęchłości 24, a tu rybka też 24, mięso 24. Wszystko po 24? A to się nie psuje w tym magazynie? Gotowane gobo. No w porządku. Tutaj gobo mamy. Czas świeżości 36. No coś potrzebowałbym zjeść, ja osobiście, nie? Dobra, wezmę mięsa. I teraz chodźmy, tutaj gdzieś w którymś domu był kocioł. O, jest i on. Gotuj. O właśnie, i możemy sobie to wytworzyć. Proszę bardzo, cała dwunasteczka. Niech i tak będzie, za moment się posilimy. Jeżeli chodzi o nasze budowle specjalne, te takie konstrukcje, tam ta wieża obserwacyjna oraz most, to jak na razie jeszcze nic tutaj się nie dzieje. Cały czas czekamy. Ech, kurde, trzy mięska. Natomiast tam w tamtą stronę gdzieś pamiętam, gdzieś tutaj była jeszcze jedna wieża obserwacyjna właśnie. Tylko... O, to chyba tu. To chyba tu. I trzeba byłoby tam surowce donieść. Chcąc wybudować to, tak? I powiem szczerze,
Ja bym w dniu dzisiejszym może zajął się jednak jakimś domem. Tutaj by można go było wciepać. Jakoś wciśniemy, zaraz zobaczymy. Konstrukcje, budynki. Budynki mieszkalne i zwykły dom. Aha, okej. Okay. No tak. Jak ty to, synu, zrobiłeś? Bo chciałem równo. A tu widzę, że może być, mogą być kłopociki. Co przeszkadza? Jakiś obiekt, tylko nie wiem, czy to ten dom przeszkadza, czy coś tu rośnie, kurczę blade. No, prawie. Jeszcze chwila. Chwilunika. Momencik. Co tam się dzieje? O, dobra, ale cofnij mi to na tyle, na ile możesz. Aha, dobra. Tu będzie stał. I teraz co my tu potrzebujemy? Dowolna kłoda. 10, mam 3. O, dobrze, to może wyposażymy się jednak. A to kłody, kurczę, a nie kamienia. Dobra, zaraz tutaj poogarniamy, bo mamy trochę tego surowca, więc możemy. Deski 21 mam przy sobie, a tutaj, dobra, ja to zamienię i cały stack wezmę. Drewno opałowe mogę tu schować, bo nie wiem, na co ja to targam właściwie. No i dobrze. O, jeszcze zanim, czekajcie. Jeszcze jeden młotek zrobię, bo to może się rozwalić. No to wbijamy. 14 kłód mam przy sobie, wbijamy tutaj. Elegancko. I teraz dechy. 40 mam przy sobie, 10 jest potrzebnych tutaj. Dobra. Wiecie co, nie będę chyba zmieniał tutaj tych ścian tym razem. A niech będą takie. Czemu nie? Zresztą mam sporo tych surowców, więc przy sobie. Więc nie muszę za bardzo kombinować, tak? Patyków tam ponad 8 dych. No deski się zaraz skończą, ale mamy kłody, to będzie można to przerobić w drewutni. I będziemy mieli z głowy. Czyli tak, kolejny dom, w którym będą mogły zamieszkać dwie osoby. A to się zdecydowanie przyda, no choćby do projektów specjalnych, tak? Bo my potrzebujemy tych nieszczęsnych punktów dynastii. Jeżeli chcemy cokolwiek tutaj ogarnąć. Ja podejrzewam, że zanim ja te punkty dynastii zdobędę, to ja tu już zabuduję całą tę wiochę. O! Nie ma desek, dobrze. Musimy deski zrobić. Dobra, synu, czy ty masz jeszcze kłody? No masz, ale jakby co, to tam jest ten... Dostęp do magazynu ogólnego, więc... dostęp do drewutni, sorry. Więc możemy... Nie, no nie wiem, ile by tutaj pociągnąć. 2, 4, 6, 8, 9, no to jeszcze jedno mogę... No to będzie 40. Wytwórz. Deski. No i... No to 7, żeś... Jak ja to zrobiłem? Jak ja to policzyłem, kurczę? No dobra, nie wiem, jak to się stało, ale... Coś mnie się tutaj... nie spięło. No ale okej. Dobra, tutaj zrobimy to tak, tutaj zrobimy to tak. I czego ty potrzebujesz? Aha, kamienie. Dobra, kłody. A mówiłem, że się młotek rozwali. No to jaki dziad. No. Jeszcze kamienie trzeba będzie. Bo 4 brakuje. Jeszcze słomy zgarniemy w takim wypadku, bo tutaj maty jeszcze będą. I no i ognicho, tak? Dobra. Idziemy do... Tutaj, do... Na razie do drewutni. Oj, ale naprawdę, żeby tutaj można było sortować, no to takie moje małe marzenie jest. Wezmę to w ten sposób.
76 słomy powinno styknąć. Bambusa to my chyba nie potrzebujemy. Wezmę jeszcze na wszelki wypadek, nie wiem, z 5 kłód i tutaj kamień powinien być. No i jest. O, tyle chyba styknie. Zresztą daleko nie mamy. Dobra. I teraz tak. Ognicho. No kuźwa, drewno na opał. No ty naprawdę mi to zrobiłeś. Eś, ty dziadu, ty. No ale na tę matę 10 sztuk słomy to też tak sobie liczą nieźle, nie? Ale bardzo się cieszę, słuchajcie, że bardzo się cieszę, że będziemy mogli robić ten węgiel drzewny. Czekaj, czego tu jeszcze brakuje? Dobra, wbijmy to, co mamy. Że będzie można robić ten węgiel drzewny, a później, że będzie można wytapiać stal, tylko że no, musimy dolewelować do tego momentu. Co on tam potrzebował? A, drewno opałowe, dobra. Drewno opałowe, zapraszam. Trochę tego drewna opałowego też by się przydało zrobić. Bo to w końcu zima, nie? O, i gitara. Także kolejny domek. Niestety to nam punktów nie daje. Czy tu coś jest do zbioru? Nie. Także tak to, moi drodzy, wygląda. No i teraz co? No i mam wybór. Mogę albo skoczyć tam na górę, postawić ten taki projekt specjalny ponownie. Ewentualnie mogę zrobić coś zupełnie innego i teraz waham się, co tutaj zrobić. Ale rzecz jest tego typu. Super. Ale to już mówiłem, super twórcy wymyślili tutaj to wyszarzenie takich tych rzeczy, które nie mogą być w danym magazynie. To tak ułatwia sprawę, no tak kurczę jestem zadowolony z tego, że oni to zrobili, że po prostu no szok. Dobrze. Wydaje mi się, że jeżeli mowa o konstrukcji specjalnej, tej tutaj, to my byśmy to załatwili... Być może w kolejnym odcinku, no tego jeszcze nie wiem. Badam, dokąd mogę znaczniki stawiać, ale ja widzę, że tutaj to mogę... By się można było wybrać w tamtą stronę. Czerwony znacznik. 665 metrów. To wiecie co? Zapiszmy sobie rozgrywkę. O. I chodźmy. Zobaczymy. Możemy sobie polecieć tam... poeksplorować nieco mapkę, bo to też tutaj jeszcze żeśmy najwyraźniej chyba nie byli, bo nic nie jest odkryte, a wydaje mi się, że coś tam powinno być. Ale to może mi się tylko wydawać. Odkryto lokalizację zwierzęcia jelenie, no to cieszy mnie to. Tu drzewa jeszcze nie odrosły. Tutaj tu jakaś brama jest. Okej. No słuchajcie. My tu nie byliśmy, a to tak blisko wiochy jest. I tu mamy jakąś postać, tu handlara pewnie jakaś. Ewentualnie, no może być... Jakiś nie, to chyba handlara jest. No ale dobra, handlarka żywnością, no handluj. Co ty masz tutaj? Nare sushi. Okej, a to jest ryż. Ale czas świeżości 600. O, wow. Po 14. Wiecie co? Ja bym to kupił. Kup. Wszystko. Aha, za 180. Wiecie co? Dobra. Nie, to już. Sorry, że ci głowę zawracałem, ale wydawało się, że będę chciał to wziąć. Czekajcie, a może my tu byliśmy jednak? A nie, to jest chram, który żeśmy odkryli. I teraz pytanie, otwórz chram, aktywuj. O, a to już w kolorze jest, ale fajnie.
No dobra, super, bardzo fajnie. Aż print screen, aż tego screena zrobiłem. Bo bardzo fajny obrazek, podoba mi się. Dobrze, podoba mi się. I teraz co ja tutaj mogę zrobić? Aktywuj, no to, ale to już aktywowałem, tak? No dobra, lecimy dalej, no bo mieliśmy iść tam do tego znacznika. Więc chodźmy do znacznika. Fajnie, chram jest kolejny odkryty. A czy on się na mapie pokazał? Gdzie ja jestem? Tutaj. No tak. Dobra. Musimy cisnąć tam do góry. Tędy będzie lepiej, bo jakoś ta droga tak gładko przebiega. A staminka jeszcze się odnawia dosyć szybko. Czy tu coś ciekawego byłoby? Jaja można byłoby zebrać, ale to najwyżej ja sobie zbiorę w drodze powrotnej, czyli tam jaja tych, no, kruków, tak? No, powiem tak. Nie widzę, żeby cokolwiek tutaj było, chyba że jeszcze się nie wczytało, ale szczerze powiedziawszy, przepraszam. Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że już coś powinniśmy widzieć. O! Czyli przyblokowało mnie na jakim etapie? Tutaj. A to czemu pozwoliło znacznik postawić? No dacie wywiarę. Czyli tam już pójść nie możemy. Tu już jest blokada. No dobra, to w rezultacie wyszło na to, że niepotrzebnie żeśmy tam poleźli. Ale też czegoś dowiedzieliśmy się. Możemy za to zejść tutaj w dół i tu zobaczyć, co się dzieje. No bo, no dobra, tam nas blokuje, ale tu może byłaby jakaś jaskinia. Zwróćcie uwagę na leżący śnieg wszędzie, a tu na tym stoku nie. Jest taki. Też ciekawostka. Bo nie wiadomo, czy ten śnieg celowo... To sobie jaja ze mnie robisz, naprawdę. Czy ten śnieg to tu celowo go nie ma, czy twórcom się zapomniało? Bo może zszedł w dół i dlatego go nie ma. No dobra. Tu wydawało się, że jakaś jaskinia będzie, że jakiś tam w środku ogienek jest i tak dalej, ale nie. No patrzcie. Ale tu by można było całkiem fajną wioskę taką a la rybacką zrobić, coś takiego, nie? Jest mnóstwo takiego terenu, to na mapie znajduje się dokładnie tutaj w tej okolicy, a Pabellandia jest, słuchajcie, tu, więc no kawałek od Pabellandii jest. Ale czy tu by była jakaś jaskinia? Tego nie wiadomo, trzeba byłoby poeksplorować. Aha, nie poeksplorujemy, bo tam się nie da przejść. A, czyli taka mała wioseczka rybacka by mogła tutaj się znajdować. No, dobrze, dobrze. Czy ja będę w stanie jakoś się tutaj przedostać w miarę sprawnie? No, to mnie ciekawi. No dobra, wody po pas. Więc zbyt głęboko nie jest. To dobrze, bo nam się bohater nie utopi. Zresztą tu chyba nawet nie ma możliwości pływania z tego, co się już przekonałem. Bo jeszcze ani razu mi ziomuś nie popłynął. Ale muszę przyznać, że naprawdę bardzo fajnie i różnorodnie jest ta mapa zrobiona. Także szacun, bo pięknie to wygląda. I aż przyjemnie się tutaj chodzi, przyjemnie się eksploruje ten teren. Natomiast to jest chyba miejsce, gdzie my żeśmy zaczynali, gdzie żeśmy się rozbili. No i bardzo dobrze, tu jakaś chyba pochodnia jest, tak? No tak, o, to się z pewnością przyda. No i bardzo dobrze, co my tutaj mamy? Bo coś mi się, o, podświetliło właśnie. A to? Kamienny nóż, to też się przyda zdecydowanie. Dobra, proszę Państwa, ja wracam do Pabellandii, natomiast Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.